W tym filmie spróbujemy zrozumieć, jakie elementy składają się na ogólną postać rachunku zysków i strat. Zacznijmy od relatywnie łatwego przykładu, żeby lepiej zrozumieć podstawy i móc przejść do nieco bardziej skomplikowanych. Jak widzicie, narysowałem rachunek zysków i strat dla dwóch przykładowych przedsiębiorstw: sklepu Michała i sklepu Jacka. Oba te sklepy to sklepy obuwnicze, czyli kupują buty od producentów tak, żeby je sprzedać z odpowiednim zyskiem, z odpowiednią marżą i w zasadzie są takie same, za wyjątkiem struktury kapitałowej. I zaraz sobie wyjaśnimy, co to dokładnie oznacza. Pierwsze linie na rachunku zysków i strat to przychód. To znaczę sobie kolorem zielonym. Przychód to wszystkie płatności, które otrzymujemy w zamian za dobra, które sprzedajemy. Zakładając, że nasze sklepy umożliwiają płatność tylko gotówką, to są wszystkie pieniądze, które dostajemy za sprzedane obuwie, czyli wszystko to, co znajduje się w kasie. Koszt sprzedanych produktów, w naszym przykładzie znajdujący się w drugiej linii, to w naszym przypadku cena zakupu obuwia u producenta. Jeżeli sprzedajemy parę obuwia w cenie 100 zł, a koszt zakupu tego produktu u producenta to 50 zł, to ta kwota właśnie stanowi koszt sprzedanych produktów. W naszym wypadku to jest 100 tysięcy zł dla obu sklepów, a ponieważ jest to wartość ujemna, jest zaznaczona na czerwono. Jeżeli odejmiemy od przychodu koszt sprzedanych produktów, otrzymamy coś, co nazywa się zysk brutto ze sprzedaży. Ta wartość pokazuje wkład każdej sprzedanej jednostki produktu w wynik finansowy przedsiębiorstwa. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli sprzedamy każdą dodatkową parę obuwia, ten fakt zostanie odzwierciedlony w naszym zysku ze sprzedaży. Oprócz kosztów sprzedanych produktów mamy też inne koszty, czyli w tym wypadku czynsz, wynagrodzenia dla pracowników, amortyzacje i inne, na przykład media. Sumując te wszystkie elementy, uzyskamy wielkość 67 tysięcy złotych i jeżeli tą wartość odejmiemy od 100 tysięcy złotych zysku brutto ze sprzedaży, uzyskamy zysk z działalności operacyjnej. Wielkość ta mówi, ile zysku pochodzi z prowadzenia czystej działalności biznesowej i nie uwzględnia takich elementów jak przychody czy koszty finansowe, na przykład odsetki od kredytu. Do tej pory oba rachunki były takie same i w obu przypadkach zysk z działalności operacyjnej wynosi 33 tysiące złotych. Jednak w przypadku sklepu Jacka pojawia się koszt finansowy w wysokości 10 tysięcy złotych. Zaznaczę to na czerwono. Żeby lepiej zrozumieć, skąd wzięło się te 10 tysięcy złotych, poniżej umieściłem uproszczony bilans. Jeżeli chodzi o aktywa, oba sklepy są identyczne i aktywa wynoszą w sumie 140 tysięcy złotych. Rozbieżność pojawia się w przypadku zobowiązań, bo w przypadku sklepu Jacka pojawia się kredyt, który zaciągnął jako przedsiębiorstwo w wysokości 100 tysięcy złotych. Pozostałe elementy są takie same i mamy zobowiązania w wysokości 5 tysięcy złotych z tytułu dostaw, czyli podejrzewam, że mamy do czynienia z odroczoną płatnością za produkty u dostawców. Kredyt Jacka generuje koszty finansowe w wysokości 10 tysięcy miesięcznie, czyli 10%. Teraz jeżeli odejmiemy te koszty finansowe, otrzymamy zysk brutto. Podkreślę go na niebiesko. Następnie odejmując podatki i daniny państwowe, uzyskamy coś takiego, co nazywa się zysk netto. I to jest to, co zostaje w naszej kieszeni.